Marcin Słaboń. Opowieść o panu wietrzyku. Na małej polance, na skraju lasu, wiosenny wietrzyk narobił hałasu. Malutki wietrzyk, co kochał go człowiek, swą magią spokoju rozwiewał sen z powiek. Po jego muśnięciu aż się śmiała skóra, kochali go ludzie i matka natura. Radośnie mijały dni, miesiące, lata, a pan wietrzyk widział wszystkie dzieje świata. Lecz pewnego dnia wszystko się skończyło, gdy z jedną krótką chwilą coś się zmieniło. Nagle znikły drzewa, znikły ptasie gniazda, a na leśnych gruzach zjawiły się miasta. Pan wietrzyk był ciekaw, gdzie go poniesie prąd, który płynie w betonowym lesie. A w lesie tym szarym wietrzyk przerażony wdychał smog i spaliny, chciał uciec speszony. Ludzie usłyszeli, jak wśród bloków miasta płacz małego wietrzyka przeraźliwie wzrasta. W pewnej krótkiej chwili ludzie powątpili w słuszność swoich czynów, znów serca zabiły. Wszyscy wyszli z domu, wietrzyk przeprosili, nie bój się wietrzyku, ładnie poprosili. Zniknęły spaliny, posadzono drzewa, wpuszczono naturę do lasów człowieka. I znów mały wietrzyk wraz z matką naturą pozdrawiali ludzi miłą uwerturą. Bo wietrzyk i natura dbają o nas stale, i my o nich dbajmy i nie krzywdźmy wcale. Bo i my dla natury znaczymy tak wiele. Nie krzywdźmy, bo nie robią tego przyjaciele. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.